Hejka, z tej strony Hodowla Zwierząt. W tym odcinku chciałbym wam pokazać mój nowy nabytek. Nową kózkę sobie kupiłem wczoraj. Jest ona rasy lama. Ma taką długą sierść. Jest ona z marca tamtego roku. Ma się kocić w lipcu. Jeszcze wymion nie ma. Tak, jest ona trochę dzika, ja ją tutaj trochę tak trzymam. Ją tu uwiązałem, żeby sobie do trawki jadła. Tak, tamte też wam pokażę, sobie wyprowadziłem. Koziołka nie wyprowadziłem i tamtych dwóch, bo koziołka teraz będę wyprowadzał, a tamte dwie jeszcze nie wyprowadzam, bo 4 dni temu mi się mało kociło, no i się jeszcze tak boję wyprowadzać, żeby sobie jeszcze lepiej siedziały z mamusią. I o, właśnie, i chciałem się właśnie jeszcze was zapytać, czy chcecie, żebym nagrał odcinek, jak pokazać, jak doi się kozy i jak je doję. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. Dobra, ja wezmę tu puszczę, bo ona jest dzika. Bo ona, odkąd ją kupiłem, ona miała... ze siostrą była. Siostra miała rogi. I była na łańcuchu, a ona luzem sobie chodziła. Dlatego taka dzika jest trochę. Tutaj nowe też kozy i te sprawy, które się bała trochę. No. Ale to wam pokażę teraz. Tamte dwie, o, tamte sobie odchodzą, tu jest Bianka. Ja tu trawkę jutrze wyjadła. No chodź, Bianka. O, się skacze sobie ładnie. Tutaj znowu jutrze się zapytała, muszę ją odwrócić. A tu jest jej mamuśka. Tu też trawki już wyjadła, muszę ją przywiązać. Możecie zobaczyć, jakie wymię ma. Daje mi litr na raz, a ją dwa razy dziennie doje. Ma tylko jedno wymiono. Tamtej jej zagorączkowało, już się nie dało uratować. No i z jednego tylko daje mleko. Tu się zaplątała, daj nóżkę. Tu się zaplątałaś. O. No i sobie tutaj tak chodzi, o, tu trawkę wyjadła. Tak jak mówię, Franka wyprowadzę. No, no i jak chcecie, żebym nagrał odcinek, jak doję kozy, pokazać jak doję, no to napiszcie w komentarzu. Teraz ten, jak po tym filmiku postaram się nagrać gołąbka, bo już dawno nie było mi, już 3 wyleciały. I teraz jeszcze 2 będą wylatywać gołąbki, więc muszę nagrać odcinek też o nich. No i tak chciałem wam tylko nagrać, że kozy zakupiłem. No. I to jest koza rasy lama, ja ją też nazywam lama. No, ucieka trochę. No, muszę ją oswoić, o, zaplątałem się, muszę ją oplątać. No, no to więc jak będzie i napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał małe kozy, które mi się urodziły. No więc to będzie taki, o, krótki odcinek informacyjny, że sobie kupiłem nową kózkę. Ona tu będzie prawdopodobnie też już do końca, ją tak kupiłem. No. No i jak mówiłem, lipiec ma się kocić i ciekawe co będzie, czy jest w ciąży. Długą sierść ma. No dobra, to więc będę kończył ten filmik. To więc subskrybujcie, lajkujcie. Łapkujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.